Zapytaliśmy panią Iwonę, w jaki sposób wykonuje się taką świąteczną gipsową dekorację. Oczywiście potrzebny jest gips, może być taki zwykły budowlany, które wsypujemy tutaj do pojemnika, najlepiej plastikowego, żeby można było później łatwo go usunąć. Dodając wody, mieszamy dość intensywnie i energicznie, żeby się to nam połączyło. No, trzeba to zrobić odpowiedniej gęstości, żeby mógł szybko zastygnąć. Trochę za dużo wody dolałam, więc jeszcze trochę dosypię. Trwa to naprawdę szybko. Ale też chyba musimy tak mieszać, żeby grudek nie było. Tak, najlepiej, żeby nie było żadnych grudek, żeby ta masa była taka jednolita. I kiedy już mamy rozmieszane, wlejemy po prostu w formy. Oczywiście zatapiamy wcześniej włożone haczyki. Proszę powiedzieć, gdzie można zakupić taką formę? Formę można kupić w sklepach plastycznych, ale nie tylko. W internecie również można znaleźć takie miejsca, gdzie kupujemy te formy. To nie są, że tak powiem, duże pieniądze, a bardzo dobrze można je wielokrotnie wykorzystywać. Moje akurat mają chyba może 8 lat i z powodzeniem ja je wykorzystuję już kolejny sezon. A jak długo to schnie? Czekamy około 20-30 minut, sprawdzając, czy zaszły już reakcje chemiczne. Wyczujemy to, dotykając odlew gipsowy, bo się zmienia temperatura. Odlewy robią się gorące i po prostu my to sprawdzamy. Sprawdzamy, żeby też nie były zbyt kruche albo zbyt mokre, bo wtedy się pokruszą. No i poczekamy teraz jeszcze 20 minut i wyjmiemy je. Zaraz wam to zaprezentuję też, jak to się wyjmuje. Trochę ostrożnie trzeba wyjmować, żeby nie połamać. A jak wyglądają już takie gotowe? Bo widziałam, że pani ma przyniesione, ma takie gotowe, więc jak one wyglądają? Gotowe są w kolorze zupełnie białym. Wyschnięty gips ma kolor biały. Może tu właśnie pokażę. W sposób wyglądają, gotowe do powieszenia na choinkę. A w jaki sposób dekorujemy takie ozdoby choinkowe? Czy mogą to wykonywać również dzieci? No przede wszystkim jest to z myślą o dzieciach zrobione, ponieważ odlewy gipsowe nie potłuką się w trakcie malowania, nawet jak spadną na podłogę. Używamy farb nietoksycznych, czyli takich, które są dostępne właściwie w większości sklepach plastycznych. Najlepiej, jeśli to jest farba akrylowa, w takich kolorach błyszczących, świecących, czerwień, złoty, srebro. Łączymy te kolory ze sobą. Można też farby akrylowe mieszać i tworzyć inne kolory, które są pochodne. Dzieci mają okazję sprawdzić, jak to wygląda, a później samodzielnie wykonaną ozdobę mogą powiesić na choince. Czy mogłaby pani pokazać, jak wyglądają już takie gotowe ozdoby? To jest aniołek pomalowany. Tutaj misio w bucie, jako prezent dla dziecka. Aniołek kolejny. Proszę zaprezentować, w jaki sposób malujemy, w jaki sposób dekorujemy takie ozdoby. Zaczynamy od jasnych elementów najlepiej. Czyli od jasnej farby, to co jest najbardziej, że tak powiem, wypukłe, zaczynamy malować. Następnie wchodzimy w elementy bardziej takie wgłębne. A jak sobie dzieci radzą z takimi drobnymi, takimi małymi elementami? Potrzebne są małe pędzelki, to znaczy takie, które będą malowały małe pola. I poza tym trochę wprawy,
bo ręka nie może drżeć, ale to też jest świetne ćwiczenie na sprawność motoryczno-graficzną dziecka, na koncentrację uwagi, a także na wyrabianie takiej wrażliwości estetycznej, to znaczy dzieci dobierają barwy, kolory, które do siebie pasują, które są po prostu według ich ładne. Dzięki temu też kształtują poczucie estetyki, które się bardzo przyda im w przyszłości. A co one dzięki temu ćwiczą? Ćwiczą na pewno różne funkcje takie, które są później potrzebne w życiu. Przede wszystkim koncentrację uwagi, cierpliwość. Wyrabia to też charakter, bo wymaga skoncentrowania, wykonania zadania. No ale też daje okazję zaprezentowania swojej pracy swoim członkom rodziny, ale także i kolegom, koleżankom. Czyli każde dziecko może poczuć się dowartościowane, ale też ma jakby świadomość tworzenia czegoś niepowtarzalnego, oryginalnego, bo każda ozdoba będzie inna, niezależnie od tego, czy będzie to taki sam odlew, ale po pomalowaniu będzie on zupełnie inny, według gustu, upodobania osoby, która maluje. A czy dzieci lubią takie zajęcia, takie warsztaty, czy chętnie biorą w nich udział? No zauważyłam coś takiego, że dzieci bardzo lubią malować, szczególnie kiedy mają atrakcyjne farby podane, jakieś takie w kolorach błyszczących, w różnych formach, na przykład czy takich w tubkach, czy też brokaty. Nie mają tego na co dzień w domu, więc jeżeli mają okazję doświadczenia czegoś nowego, czego wcześniej nie widziały, bardzo chętnie malują, że tak powiem, po kilka figurek, chętnie zabierają do domu, proszą o białe takie, niepomalowane, no ale też chcą je wykonać, pokazać mamie, tacie, pochwalić się tym, że coś takiego potrafią. Myślę, że to trzeba rozwijać, dlatego że każde dziecko powinno mieć jakieś pasje, zainteresowania, które będą jakby służyć odreagowaniu stresu. Też będzie to sposób na rozwój takich umiejętności też społecznych, artystycznych dla tego dziecka. No a przede wszystkim satysfakcja, radość. Wiąże się to też z przeżywaniem pozytywnych uczuć. Można nawet nazwać, że to jest arterapia swojego rodzaju. Potrzebna w takich trudnych czasach, szczególnie kiedy jesteśmy narażeni na różne stresy, napięcia w życiu, które nas niestety często nie omijają. Więc inwestujemy w ten sposób w nasze dzieci i w ich przyszłość, żeby mogły znaleźć coś dla siebie.